Mam cię raz może. I ma rację, bo już dosyć długo trwa ten okres bez bramki. Natomiast trener Alan Ford nie podał żadnej konkretnego sposobu rozwiązania akcji. Powiedział tylko, że skrzydłowe mają stanąć na rocznikach, a rozgrywające przyjmować piłkę w ruchu i patrzeć, jak zareaguje obrona. Ostatni polski gol w 51 minucie, proszę Państwa. No i zobaczmy. Na razie jest równo, potem będziemy mieć trochę gry w przewadze. Lagraver. Trzymajmy kciuki za Polki. Świetorne Borg, świetnie w defensywie. Zatrzymujemy tutaj w tej akcji Dunię Abdurahim. Ta młoda, 20-letnia zawodniczka z Toulonu. Lagraver, Abdurahim. I co? I rzut wolny, dobra akcja Polek w defensywie. Czas płynie, 21-20 dla biało-czerwonych. W przypadku remisu dogrywka 2x5 minut. Teraz faul w ataku! Fantastycznie Kinga Bezdrai, faul w ataku Alison Pinault. Doskonale ustawiła się Kinga. Ale trzeba teraz rzucić. Mniej niż 1,5 minuty do końca. Za 6 sekund będziemy grać w przewadze. Trzeba poczekać do tego momentu. Kinga Bezdrai, Wona Niedźwiedź. Kasia Koniuszaniec, Kinga Bystra. Jest Polska w komplecie, 30 sekund przewagi. Trzeba rzucić gola numer 22. I będziemy wtedy bliżej półfinału. Patrycja Kulwińska, Karolina Siódmiak. Gol! Przydało się trochę szczęścia. 22-20. Karolina Siódmiak, brońmy się. Ostatnia minuta. I teraz trzeba przerywać, jeszcze raz przerywać, nie pozwalając się wykluczyć. Mamy dwie bramki przewagi. Pino! Nie ma bramki! Co tu się dzieje w Nowym Sadzie? 45 sekund do końca. Dwa gole przewagi. Wielka szansa gry w najwyższej czwórce. Piłka dla Polski. Prawie pewny półfinał Mistrzostw Świata. Coś niebywałego, coś nieprawdopodobnego. Ja w to nie wierzę. Ale 20-20. Płacą fakty. Kimera Poseł prosi o czas. Bardzo dobrze, bo... My już tego meczu nie możemy przegrać. Półfinał Mistrzostw Świata, Wojtek Terekon, nie uszczęknął. Ja już się to zrobiłem. Nie potrzebujemy rzutu. Mamy wykonać dużo ruchu. To mówi w tej chwili trener. I ma absolutnie rację. Biegajcie, nie dajcie sobie zabrać piłki. Ale oporki francuski, tak jak Rumunki, zrezygnowane w tych ostatnich sekundach. Wielka reprezentacja Polski na Sport TVP. Widziałem taki materiał, gdy krzyknęła Kinga Bystra do naszej kamery za Orzełka i one tak grają. Piękna, wspaniała sprawa, niebywałe. Półfinał Mistrzostw Świata, największy wynik w historii. Wielka drużyna Kima Rasmussena, a teraz to już pana trenera Kima Rasmussena. Walczą jak lwice o każdą piłkę. No i kto by to powiedział w połowie tego roku, gdy walczyliśmy w barażach ze Szwecją. Czarny kąt turnieju, koń turnieju, Polska, ale jeszcze 24 sekundy. Jeszcze poczekajmy, jeszcze nie wolno się cieszyć. I tak jak mówił trener, nie potrzebujemy rzutu. Dużo ruchu i dużo podań. Na razie tego ruchu Karolina nie ma. Karolina Siódmiak, Bystra. Nie no, to jest teraz błąd, uwaga, jeszcze Sisse, jeszcze Pino i gol, 22-21, no ale to są ostatnie sekundy i koniec meczu. Koniec, półfinał Mistrzostw Świata, Polska w półfinale Mistrzostw Świata, coś nieprawdopodobnego, coś niemożliwego, zrobiły, półfinał i w piątek zagramy o medale, coś nieprawdopodobnego, czy ktoś może w to uwierzyć? Polki, jesteście wielkie, brawo, gratulacje, wicemistrzynie świata, poza turniejem, Polska! Nikt nie wierzył w to w momencie, kiedy Polki tam jechały, że trafimy aż do półfinału. Mówiło się, że jeżeli wyjdziemy z grupy i wygramy jeden mecz, to będzie wielki sukces. A okazuje się, że można zrobić dużo więcej. Trzeba wierzyć, a nasze zawodniczki już uwierzyły. Trzeba mieć marzenia i odwagę, aby je realizować. Wielkie zwycięstwo, proszę spojrzeć na francuski. Faworytki absolutne tego meczu ćwierćfinałowego. Ograne przez Polki 22-21.
Tu się działa historia! Najlepsza czwórka, pokazuje Iwona Niedźwiedź! Popatrzmy na nie! Kochane, wspaniałe dziewczyny! Coś nieprawdopodobnego! Nie ogarniam! Do tej pory mieliśmy... Ja też nie ogarniam! Do tej pory mieliśmy piłkarzy ręcznych, których znali kibice w całej Polsce. I którzy teraz oglądają naszą transmisję, panowie, pozdrawiamy! Życzymy wam najlepszej czwórki w styczniu w Danii! Będziemy ten turniej pokazywać, będziemy państwu pokazywać mecze Polska! Karolina Siódmiak, najlepszą zawodniczką, brawo Karolina! W piątek zagramy ze zwycięzcą meczu Norwegia-Serbia. Może rewanż za ostatni mecz w grupie z Norweszkami, z mistrzyniami świata. A potem ewentualnie mecz, kto wie, o złoto, o brąz. Wszystko jest możliwe. Piłka jest, piłka ręczna jest kobietą. Piłka, a równocześnie Karolina Siódmiak, na co dzień grająca we Francji, od wielu lat we Francji, zostaje najlepszą zawodniczką polskiego zespołu w meczu z Francją, w której to 500 tysięcy ludzi gra w piłkę ręczną, a u nas tylko 20. Ale jaka jest skala talentu za to w polskiej piłce ręcznej. No i mamy nadzieję, że jak najwięcej dziewcząt, chłopców zacznie ten piękny sport trenować. Charakter, serce, ambicje, nieprawdopodobną koncentrację pokazały Polki i w nagrodę mamy półfinał Mistrzostw Świata. Wielki, wielki historyczny wynik, najlepszy w historii. No jak grać w wielkim turnieju, to tylko w Serbii, tudzież w Jugosławii, której już nie ma, ale teren ten sam, bo w 73 roku było piąte miejsce. Te dziewczyny już osiągnęły więcej. Coś nieprawdopodobnego. Wielki mecz naszych bramkarek, Gosi Gawskiej, Ani Wysokińskiej. No ale tak można by wymieniać. Polska pierwszym półfinalistą tego turnieju. No i zobaczymy, co będzie działo się dalej w meczu Brazylii z Węgierkami po 26, a więc tam będzie jeszcze dogrywka. No i to są inne pary ćwierćfinałowe. Coś nieprawdopodobnego, nie wiem, no nie mogę w to uwierzyć, statystyki tego meczu. Natomiast mamy statystyki, ale które w tej chwili chyba już nie są takie istotne. Natomiast najbardziej oddaje aktualną sytuację to, co usłyszeliśmy, to, co mówiły nasze zawodniczki. Ja tego nie ogarniam. To jest piękne, ale co będzie, jak trafimy dalej, bo to jeszcze nie koniec tej przygody. Pamiętajmy, że marzenia są możliwe. A jeszcze bardziej możliwe są te, które się spełnią. Przenosimy się do Belgradu na mecze półfinałowe i na fazę finałową turnieju. W najlepszej czwórce reprezentacja Polski. Tam zagramy na razie według planu. Te godziny mogą się zmienić, proszę się nie przywiązywać do tych informacji. Polska ma w piątek zagrać o 20.45 ze zwycięzcą meczu Norwegia-Serbia, to jest pewne, ale zobaczymy, czy będzie to 20.45, czy może inna godzina, 18. Potem w niedzielę, także w Belgradzie oczywiście, mecz o trzecie miejsce, 14.30, finał 17.15. Zobaczymy, gdzie będą Polki. Teraz Wojtek, no, ty byłeś trenerem, który zdobywał medale juniorskie w reprezentacji Polski z tym wielkim pokoleniem, które Bogdan Wenta prowadził do medali w wielkich turniejach męskim. Wszystko jest w tej chwili możliwe. Myślę, że tak, bo w zasadzie Polki w tej chwili są bardzo emocjonalnie nastawione do tego, co się dzieje. Uwierzymy, że mogą wygrać ze wszystkimi, bo ten mecz z Norweszkami, który przegrały, wcale nie musiały przegrać. I teraz w półfinale, jeżeli przyjdzie do rewanżu z Norweszkami albo do tego meczu, sprawa jest absolutnie otwarta.